Dobry wieczór, dzień dobry. Krzysztof Skiba, wciąż na wolności. Dzisiaj tak, witam serdecznie, tak, cały czas na wolności jeszcze. Ale dzisiaj miałeś procesik. Sąd Warszawa-Mokotów uznał, że zarzuty, sprawa, którą TVP mi wytoczyła, mam trzy sprawy w sądzie z TVP, no idzie do umorzenia. No, powiedziałem po prostu jedno zdanie, które, za które telewizja się obraziła i wytoczyła mi aż właściwie trzy procesy. I to zdanie brzmiało, że TVP szczuła na prezydenta Adamowicza, no i oto mamy tego skutki. Telewizja poczuła się pomówiona i wytoczyła mi proces karny. Jeden proces karny, drugi proces cywilny. Dwa procesy mam, jeszcze mam dodatkowy proces z redaktorem Rachoniem, też proces karny i te dwa procesy toczą się w Warszawie. Trzeci proces cywilny toczy się w Gdańsku. No i dzisiaj myślę, że jest to początek końca tego pierwszego procesu, czyli sąd umorzył te zarzuty. Postanowieniem sądu ta sprawa została umorzona, jakby bez wszczęcia procesu. No, sąd uznał, że zarzuty TVP są bezzasadne, nie wyczerpują tego artykułu 212, czy to jest artykuł mówiony właśnie o pomówieniach. To jest linia orzecznicza jakaś, bo ja tak, mam za sobą sprawę karną w tych samych dokładnie okolicznościach. Ja powiedziałem na jakimś wiecu, że Adamowicz by żył, gdyby nie TVP, co spowodowało zarzut z 212. Ja jestem po prawomocnym umorzeniu tej sprawy i też mam następną sprawę cywilną i potem kolejne zarzuty ze strony pani Magdaleny Ogórek, o której ja szczerze nie pamiętam, co powiedziałem, ale coś powiedziałem pewnie złego. Pewnie coś ładnego, jakiś komplement. Tak, natomiast tak, rzeczywiście to linia orzecznicza pewnie jest taka, bo mi na pierwszej sprawie, w pierwszej instancji odwalono te zarzuty TVP, po prostu nie umarzając natychmiast postępowanie. Jest to charakterystyczne. Myślę, że to też jest taka próba jednak tłumienia debaty publicznej, to podawanie do od razu robienia spraw karnych. Ja absolutnie jestem, oczywiście przyznaję się, ignorantem, no teraz już się tymi sprawami zainteresowałem, jeżeli chodzi o sprawy prawne. Nawet nie wiedziałem, że można proces karny z tego typu sprawy, za tego typu sprawę wytoczyć. I jest... myślę, że większość społeczeństwa tak myśli, bo jeżeli w Teleekspresie, czyli dość tam popularnym programie informacyjnym, jako pierwszy news idzie news, że Skiba i tam jeszcze pięć osób mają sprawę karną, to społeczeństwo może to odebrać, że no nie wiem, ja ukradłem komuś 100 zł, wiesz, bo sprawa karna i tak dalej. Miałem nawet taką sytuację, że dosłownie następnego dnia miałem jakiś występ i organizatorzy mówią: panie Krzysiu, myśmy myśleli, że pan nie przyjedzie. No nie wiem, że już prawie że z kajdankami na dłoniach chodzę. Jest to też nawet informowanie o takim procesie, nie wchodzenie w szczegóły prawne, które są zawiłe i tak dalej, jest rodzajem takiego napiętnowania. No, toczy się sprawa przeciwko Skibie, toczy się sprawa karna przeciwko Kasprzakowi i tak dalej. My już jesteśmy w takiej, na takiej masowej widowni, wiesz, no, jakimiś przestępcami, zanim nam cokolwiek udowodniono. A to, że to jest sprawa polityczna, to jest gdzieś tam, wiesz, dlatego się nie do końca podnosi, no to jest oczywiste, ale taki masowy widz, który, wiesz, dzisiaj człowiek jest atakowany newsami tu z telewizji, tu z radia, tu z internetu, ilość tych newsów, które nam się sypią na głowę, powoduje, że nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim i tylko tak jak kiedyś mówiono, jak się czyta gazety, no czyta się tytułami, tak? Podobno takie nawet plotkarskie portale też się czyta tytułami, że już tam nie wchodzisz dalej w informacje, ale po prostu ona się ubrała tak, ta przyszła bez majtek, ta w majtkach i tak dalej, że po prostu tego jest tak dużo, no ale w tej masie informacji my właśnie, no jakby wbija nam się tą szpileczkę, że to są wrogowie państwa, wrogowie TVP, ludzie, nie wiem, zamieszani w jakieś, jak w starym dowcipie, tak, facetowi ukradli rower, przychodzi milicja i mówi: ale czy panu ukradli rower, czy panu ukradł rower? Ja mam informację, że pan jesteś zamieszany w kradzież roweru. Trochę tak było, no oczywiście dzięki takiej rozmowom i dzięki takim programom, jak tutaj, możemy tę sprawę wyjaśnić. No, niemniej ja oczywiście cieszę się, że ta sprawa poszła na umorzenie, dlatego że no nie jest w moim temperamencie pierwszy raz na sali sądowej, no pomijając czasy PRL-u oczywiście, kiedy to też miałem tą nieprzyjemność być
oskarżony o sprawy polityczne i siedziałem przez więzienie, zresztą podobnie jak ty, za tam rozrzucanie ulotek i tego typu sprawy, ale dla wielu ludzi takich jakby przeciętnych zjadaczy chleba, no każdy, kto gdzieś tam się ociera o jakieś sprawy sądowe, no to nie wiadomo, czy on czegoś jednak nie przeskrobał. Czy to by się, nie zdarzyło ci się szarpać z kolei, skarżyć nikogo o podobne rzeczy? Pamiętam, że były takie na przykład, zareagowałem kilka razy na takie bardzo brutalne, takie dosłownie, no, można powiedzieć, groźby karalne, typu, gdzie obiecywano mi jakąś przemoc, że właśnie to mnie prawdopodobnie spotka od tych prawdziwych patriotów. Jeżeli udało mi się właśnie złapać za rękę taką osobę, to pisałem, że moje biuro prawne już szykuje pozew i tak dalej, co było z mojej strony trochę taką, że tak powiem, rock'n'rollową rozrywką. I co się okazało? Że ci wielcy twardziele nagle pokornie tak przepraszali, że proszę jednak wstrzymać prawników i tak dalej. Więc tutaj nagle wiesz, w internecie wszyscy są odważni, każdy tu chce ci ktoś dać w mordę, a później jak przychodzi co do czego, to ale okazuje się, że... Ale w się to nie zdarza, no bo mi się zdarza, takie wiesz, z barku pociągnięcia na ulicy, jak mnie ktoś skojarzy. Wiesz, to jest coś przedziwnego, bo w zasadzie jak jesteś twarzą w twarz, to ja się spotykam z samymi fanami i jakimiś sympatycznymi reakcjami, chyba że no po prostu ktoś... Nie lubi skiby, to po prostu nie reaguje na niego, no jakby ignoruje, tak? Ale tego to nigdy nie wiesz, czy ktoś cię nie poznaje, czy ignoruje. Natomiast ja miałem raczej takie uliczne spotkania, są raczej sympatyczne, bo podchodzi ta osoba, która cię lubi, tak? I mówi, panie Krzysiu, czy mogę z panem zdjęcie, czy mogę przybić piątkę, albo dziękuję za ostatnią płytę, dziękuję za ostatnią piosenkę. Wiesz co, zdarzały mi się takie innego rodzaju sytuacje, że na przykład prowadzę gdzieś na południu Polski, na tak zwanych terenach pisowskich, jakąś imprezę i organizator bardzo mnie prosi, żeby nie robić jakichś politycznych żartów, bo jest tutaj grupa pań, które takich przyprafialnych, moherowych, które no po prostu uwielbiają pana Jarosława Kaczyńskiego i żeby z pana Jarosława Kaczyńskiego nie robić żadnych żartów. No ja jakby uważam, że ponieważ zostałem zaproszony, no to dobrze, no to nie muszę na tej imprezie tego robić. I widzę, czuję taki monitoring, wiesz, wzrokowy monitoring, czy ten skiba, ten co tam takie niekoniecznie pochwalne piosenki o Jarosławie Kaczyńskim śpiewał, czy on coś, umiał zachować. Czy on coś powie, tak. Ale to jest jeszcze takie sympatyczne, bo później zdarza się, że takie panie też przychodzą i proszą o zdjęcie albo biją brawo. Big Cyc robi od 30 lat to samo, co robił zawsze, czyli w sposób bardziej lub mniej żartobliwy, bardziej lub mniej udany komentuje polską rzeczywistość. Problem polega na tym, że czy to było w latach 90., czy to było za SLD, czy za PSL-u, czy za Platformy, czy za jakiejkolwiek innej partii, naprawdę, oczywiście bywało tak, jak nagraliśmy piosenkę Nie wierzcie elektrykom, kiedy Wałęsa był prezydentem i dostał 10 milionów głosów, no były też takie głosy, że no to tego tam coś, jakieś butelki poleciały na koncercie, to były nawet mówiono, że to agenci UOP nie rzucają przypadkiem. Ja nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych, myślę, że to byli po prostu jacyś tam pijani widzowie. Natomiast wiesz, no, jakichś specjalnych nieprzyjemności z tego tytułu nie było. Były piosenki o ZHN-ie, były piosenki o Kwaśniewskim. Jeżeli ktoś reagował, to mówiąc obrazowo, być może politycy zamykali się w domu i po wysłuchaniu piosenki Big Cyca łukali z rozpaczy do poduszki, ale generalnie takiego feedbacku negatywnego, jakiegoś strasznego nie było. No, problemy zaczęły się przy pierwszym PiS-ie, czyli w 2006 roku, kiedy to nagraliśmy piosenkę Mohorowe Brety. Okazało się, że no po prostu żadne media się boją grać tej piosenki. Właściwie jedyne stacje, które grały, to były jakieś małe, niszowe stacje rockowe. Ta piosenka oczywiście szybko stała się hitem w internecie, miała jakieś miliony wyświetleń. No i nie wiem, być może prawdopodobnie, tak się domyślam, wówczas trafiliśmy na jakąś czarną listę. No bo jest władza, która ma poczucie humoru, jest władza, która nie ma poczucia humoru. Śmiem twierdzić, że ta władza nie ma za bardzo poczucia humoru. No, były piosenki takie, które podbiły serca Polaków, jak Rudy się żeni, Facet to świnia, które właśnie no, opisują
naszą obyczajowość, nasze zwyczaje, które mają, nie mają nic wspólnego z polityką, i te piosenki są dalej grane i znane i tak dalej. Natomiast no, na linii strzału ustawiliśmy się, śpiewając w 2016 roku, to byliśmy pierwszym zespołem rockowym, tak, czy w ogóle muzycznym, który zareagował na to, co robi PiS. I pojawił się w internecie utwór Antoni wzywa do broni. To piosenka żartobliwa, moim zdaniem w sposób celny oceniająca no, absurdalne poczynania i fobię ówczesnego ministra obrony narodowej. No ale okazało się, że władza nie ma poczucia humoru i zaczęła się jazda na maksa. Kiedy to zagraliśmy na zaledwie trzech wiecach opozycyjnych, to były jeszcze te wiece wspólne, bo tam byli wszyscy, tam po prostu uznano je, był oczywiście KOT, ale była też Platforma i po prostu uznano je, że nie ma jednego organizatora, są wspólnie robiono takie wiece w obronie sądów, w obronie demokracji, na trzech takich wiecach zagraliśmy. Grały też inne zespoły, ale Big Cyc zagrał jako pierwszy. I wpisaliśmy się jako zespół kodowski. Prawica do dzisiaj uważa nas za jakiś, nie wiem, zespół, który jest na etacie, w opozycyjnym etacie. No niestety muszę te mity załamać. No, myśmy grali, no, nikt nam nie płacił za te koncerty. To nie były koncerty, na których można... W ogóle pakowanie się w jakieś opozycyjne historie to jest automatyczne odcięcie się od... całkiem niezłych źródeł dochodu, bo wpisując się w taką narrację opozycyjną, tracisz wszystkie imprezy, które po pierwsze robi telewizja, tracisz wszystkie imprezy, które są sponsorowane na przykład przez miasta, które są opanowane przez samorządowców z PiS-u, a takich miast jest całkiem sporo. Takie miasta, które się właściwie tam, nie wiem, pół Polski to jest. Ja kiedyś żartobliwie powiedziałem w jednym z wywiadów, że ja już gram tylko w Starym Zaborze Pruskim, czyli tak mniej więcej Wielkopolska, Północ, no i trochę Mazowsza. Ale teraz, bo to jest o tyle inna sytuacja, te początki twojej działalności, też i moja młodość też, a sytuacja dzisiejsza, no bo tamto to był reżim obcy jednak, tak? Było tak, że myśl się cenzurowała, ale naród był przeciw, i stąd ta pewnie spontaniczna taka ogromna popularność tego undergroundowego, takiego subkulturowego nurtu rockowego, plastycznego i tak dalej. Teraz ja sobie nie bardzo umiem wyobrazić, patrząc na swoją własną młodość i na rówieśników moich z tamtych czasów, jak można być katolickim prawakiem, będąc młodym człowiekiem, u którego bunt powinien być jakąś naturalną cechą. Znaczy, na ile to, czego jesteśmy świadkami, co jakoś boleśnie albo satyrycznie odczuwamy, na ile to jest kulturowe zjawisko, jakieś takie samoistne, wiesz. Obserwuję Marsze Niepodległości, tak? Mamy taki dziwny zwyczaj, żeby im towarzyszyć. Bardzo podobał mi się transparent Kapiszony są dla dzieci, to chyba tak sprzed dwóch lat. To myśmy krzyczeli w 2016 roku, tak, jak nas rzucali tymi racami. Tak. Natomiast to liternictwo, ta szwabacha na tych transparentach, tak? Mnie się rzuciło to w oczy, że to jest wszechobecne również w grach komputerowych, w literaturze fantasy, wszystkie okładki mają, pisane są tą czcionką. Co ty jest, jak ty to czujesz? Co może to jest skutkiem, jakiś to jest szwabacha rzeczywiście jest taka agresywna, ona się kojarzy no przecież właśnie no, z Wehrmacht i te pisanie, wiesz, te wszystkie faszystowskie pisma z lat 30. Ja i tak dalej. Twardzi faceci na motorach, tak, ale laski w tym chodzą też, no kurde. To jest po prostu moda, nie, to jest moda, z wszystkiego można zrobić modę, wiesz, pewne symbole nazistowskie zostały przez popkulturę zawłaszczone, no, chociażby liternictwo czy logo zespołu KISS, który jest założony przez ludzi pochodzenia żydowskiego, tak, i KISS i masz dwa razy S, przecież to nie ma nic wspólnego z faszyzmem, to jest raczej, nie wiem, ośmieszenie właśnie tych znaków, no i poza tym jest to zespół amerykański, gdzie wszystkie chwyty wolna Amerykanka są dozwolone, no chyba nie ma kogoś, kto by na serio zarzucał KISS-om sympatie nazistowskie. Czyli popkultura wchłania takie rzeczy, popkultura czasem lubi kontrowersje, które są dla nas szokujące, szczególnie tutaj dla nas w Europie. W Stanach to ma trochę inny wymiar. No, Ku Klux Klan, białe kobiety w
o urodzie aniołków, robią sobie Sieg Heil i to jest normalne ich jakby powitanie. Ja jak czytałem o tym albo widziałem filmy i to w czasach współczesnych, to mnie to szokowało, ale to jest dla nich jakieś zwykłe takie powitanie jak, no nie wiem, hello, how are you, wiesz. Oczywiście my na to zupełnie inaczej patrzymy, natomiast wydaje mi się, że ta popularność też jest związana trochę ze sceną metalową. Znaczy, dużo z, tak. zespołów metalowych wykorzystuje na przykład chociażby Sabaton. Pisze, to jest popularny zespół w Polsce, on napisał piękną piosenkę o polskich żołnierzach, ale napisał też kilka pięknych piosenek o żołnierzach, nie wiem, norweskich, niemieckich i tak dalej, i tak dalej. Ich fascynuje męstwo, takie rzeczy jak męstwo, poświęcenie, bitwa w obliczu, honor. Nie musimy od razu panikować. To wcale nie oznacza, nie oznacza jakichś sympatii, nie wiem, nazistowskich. To jest po prostu często pewna fascynacja, która wynika z no właśnie zainteresowania historią i tak dalej. Wielu zespołów, liderów zespołów metalowych to są ludzie, którzy się interesują po prostu II wojną światową, którzy mają jakąś taką karmę, nie wiem, ta siła, równomaszerujące wojska. Mnie to śmieszy, mnie to bawi, ale oni widzą w tym jakąś nie wiem, fascynację i przetwarzają to muzyką na swoje jakieś tam utwory, płyty i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście z drugiej strony mamy w muzyce metalowej mnóstwo rzeczy, które w ogóle jakby ośmieszają militaryzm i no to są to oczywiście te trupie czachy, wampiry, rolująca się krew i to, co robi na przykład Alice Cooper chociażby, który powiedział, panowie, no to jest spektakl, no idąc, nie możemy tego traktować serio, znaczy idąc do teatru, to jest pewien teatr odgrywany, idąc do teatru na sztukę szekspirowską, przecież jak aktor nałoży koronę, to nie znaczy, że on jest królem, tak? On gra króla. Tak samo jak Nergal udaje... Znaczy, ja nie jestem pewien, czy ci faceci, którzy w koronach latają po ulicach, na przykład na Miesięcznicach Smoleńskich albo na Marszach Niepodległości, to innego, nie, ci by chcieli, tak. Jeżeli chodzi o artystów, zalecałbym daleko posuniętą ostrożność, bo często to jest konwencja, czasem obśmianie konwencji, czasem mruganie okiem. Jak Wałęsa przeginął, to wyście śpiewali Strzeżcie, nie wyście elektryką, tak? I to było słuchane bardzo mocno. Miałeś sam bardzo duży wpływ na nie wiem, na poziom mentalny, tak? Przeciętnego młodego człowieka w Polsce. Teraz nie widać nikogo, kto ma taki wpływ poza narodowcami. Słuchaj, ludzie lubią proste rozwiązania i niestety narodowcy im dostarczają. Winni są ci, tobie się nie udało w życiu, bo są Żydzi, Niemcy i antypolacy i oni całe życie knuli, jak zrobić, żeby tobie było źle. I takie proste, to jest oczywiście demagogia, to jest oczywiście kłamstwo, ale takie proste rozwiązanie jest do przyjęcia dla wielu ludzi, którzy albo nie mają czasu czytać książek, albo nie mają czasu głębiej się zastanowić nad tym, co się w Polsce dzieje. Proste rozwiązania, proste recepty, proste wskazywanie wroga, proste krzyczenie, proste wykluczanie. No przez co chwila ktoś wymyśla nam jakichś wrogów. No hitem było w tej kampanii ostatniej właśnie LGBT, tak? I akurat jak tam te marsze i tak dalej. Znaleziono sobie fikcyjnego wroga, bo tego problemu nie, przecież w Polsce nigdy nie było i to jest szukanie fikcyjnych wrogów, ale jak się okazuje, te techniki manipulacji działają i wiele osób daje się na to nabierać. Szykowane są specjalne pułapki psychologiczne, które powodują, że łatwo w nie wpadamy. No dobra, no ale są kapele, które śpiewają o żołnierzach wyklętych, a są kapele, które śpiewają dzisiaj jeszcze i taki mają rozgłos o Ojcu Rydzyku, nie wiem, kampanii... Zapewniam się, że zespoły, które usiłowały śpiewać o żołnierzach wyklętych, poległy bardzo szybko. Akurat publiczność rockowa jest publicznością, rock and roll wiąże się z autentyzmem, z jakąś szczerością. No. Tu nie da się oszukiwać jak w disco polo. To jest po prostu albo cię kupują, albo cię nie kupują, albo... I nie, bardzo szybko te zespoły, były takie zespoły, oczywiście, które się podpięły pod dotacje, bo to był skok na kasę. To był czysty, prosty skok na kasę.
z litości nie będę wymieniał nazw, ale te zespoły, słuchaj, zniknęły tak szybko, zniknęły jak szybko się pojawiły. Po prostu wyrwały kasę z jakichś tam fundacji narodowych, trwoniąc publiczne pieniądze, które można było lepiej wydać na nie wiem, cele społeczne. Podpięły się pod kasę i zagrały jakąś fikcyjne koncerty, fikcyjne trasy. Był taki zespół, który obiecywał jakąś trasę, nie wiem, kilkunastu koncertów właśnie piosenek o żołnierzach wyklętych. Kilka z nich miało się odbyć w Anglii. Połowę tych koncertów odwołano, tak. A te koncerty, które się odbyły, miały niską frekwencję. Oczywiście, honor rocka bronią przede wszystkim zespoły z pokolenia 80. Ostatnio bardzo zaangażowane polityczne płyty wydały takie zespoły jak Kobronocka. Bardzo polecam płytę My i Oni. Sam tytuł już jest świetna okładka. Jedzie taka limuzyna otoczona, taka limuzyna rządowa otoczona tłumem. Jest świetna płyta zespołu Pijama Porno pod tytułem Sprzedawca Jutra, gdzie jest mnóstwo świetnych piosenek politycznych. Krzysiek Grabowski w sposób poetycki oczywiście, ale mówi no, o tu i teraz Polsce. Słynne teksty Tłum tłumanieje i właśnie w nawiązaniu do takich różnych marszy, takich czy innych nacjonalistów, tam się ta tematyka pojawia. Świetna płyta Tymona Tymońskiego, to dosłownie wyszła kilka dni temu, płyta pod tytułem Paszkwile z utworem Pislam. Bardzo, bardzo polityczna. No jest wreszcie płyta zespołu Bikcycy z 2016 roku, Czarne Słońce Narodu z Jarosławem na okładce i z Kotem i z hitem Antoni wzywa do broni, bardziej tak satyrycznie. Tych płyt jest sporo, jest też, żeby są nowe piosenki takich zespołów jak Deserter chociażby. Ale to są wszystko stare dziady potworne. Tak, no ja mówię, honoru rocka bronią zespoły z pokolenia lat 80. jest pewnie też mnóstwo rzeczy, jest zespół Darmozjady, to są młodzi ludzie, zespół Darmozjady tu z Warszawy, który śpiewa świetne piosenki też polityczne. Jest dużo takich feministycznych zespołów, takich mocno zaangażowanych właśnie z pokolenia takiej młodzieży punkowej, rockowej. Jest też raper, którego polecam, w internecie jego numery można znaleźć, Dominik Karnej, on się nazywa Dominik ZDS i w takim no, hip-hopowiec zaangażowany w politykę, który śpiewa świetne numery polityczne. Short z polityką w kulturę jakąś taką, jakąś progresywną, prawdziwą nie będzie zaangażowany. Wiesz co, dużo jest takich świetnych numerów hip-hopowych, ale one niestety, ci ludzie unikają tematów politycznych, zamykając, tworząc się trochę jakby swój świat. Oni trochę plecami odwracają się, to jest tak jak z punk rockiem trochę w latach 80. Odwracają się plecami i do opozycji, i do, a to temu się nie dziwię, i do władzy. Chcemy mieć swój świat i wręcz powiem ci, że niektóre piosenki czy utwory hip-hopowe naszemu pokoleniu trudno jest zrozumieć. Gadamy teraz jak straszne stare dziady, dlatego że oni posługują się jakimś takim wewnętrznym slangiem. Jasne. Który wręcz ma być niezrozumiały. Nie, mi to pasuje, znaczy ja broń Boże nie uważam, żeby w kontrze do narodowców. I ci ludzie mają absolutnie miliony wyświetleń. Robią swoją bajkę, swój świat budują. Jasne, to absolutnie nie oczekuję tego, że ktoś w kontrze do, nie wiem, tego co wyprawia w Polsce Kaczyński, ale będzie chwalił Schetynę. Tak, ale powiem tak, ich nie przekona ani Grzegorz Schetyna, ani Obywatele RP, no ani jasne. Krzysiek Skiba, ale nie przekona ich też Jarosław Kaczyński czy Jacek Kurski do swojej wizji świata. Aha. Także no tym optymistycznym akcentem. Tak, ja bym chciał ich tu zaprosić też, znaczy, żeby oni mnie przekonali do swojej wizji świata. A to może się uda. Ja chcę Państwa przekonać do kontemplacji książki Skiba ciągle na wolności w kontekście procesów z TVP. Ten tytuł nie jest wcale tylko żartem. Ponad 500 stron. Właśnie ta książka trochę mówi o tym, jak Polska się zmieniała przez ostatnie 30 lat. To nie jest tylko barwna historia przygód i tras koncertowych zespołu Bicyc. Choć ich tam też nie brakuje. Nie brakuje, ale to też jest opowieść o Polsce, o tym, że wolność słowa, takie wartości jak wolność słowa, jak wolność jednostki są bardzo ważne. I też powieść o tym, że
Wolność mamy w sobie, wolność to jest stan umysłu, to ja się czułem wolny siedząc w więzieniu, więc wolność to jest świadomość i to jest chyba bardzo istotna rzecz, że wolność po prostu mamy w sobie, to nie jest coś, co możemy kupić na promocji w czasie Black Friday czy w hipermarkecie. Dobra, Skiba ciągle na wolności. Krzysztof Skiba, proszony jest o spojrzenie w którąś z tą kamerę na przykład. Pokontemplujmy Skibę na wolności przez chwilę w skupieniu.